Byliśmy ciekawi, w jaki sposób wykorzystuje się gabinet rehabilitacyjny w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Popatrzmy, jak ćwiczą dzieci specjalnej troski. Podczas naszego ostatniego pobytu w gabinecie rehabilitacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci obiecaliśmy Państwu, że pokażemy, jak wre tutaj praca. Jest z nami pani rehabilitant, pani Edyta Radny. I proszę Panią, ile dzieci tutaj uczęszcza na zajęcia? Na razie uczęszcza 10 osób, 10 dzieci. I mamy tutaj schorzenia dziecięce, porażenie mózgowe, czterokończynowe, dwukończynowe, zespół Downa. Na razie to wszystkie schorzenia. I dajesz nam podstawowy zakres ćwiczeń. A więc tak, to jest Adaś. Adaś, ile masz latek? Ile masz lat? No chyba 10. 10 lat masz, tak? Adaś jest z porażeniem czterokończynowym. Nie chodzi. Przychodzi do mnie codziennie na ćwiczenia. Robimy masaże, ćwiczenia. Ćwiczenia czynnobierne. Ćwiczenia redresyjne. No i staramy się zrobić wszystko, żeby Adaś chodził sam, prawda? Jak długo Adaś uczęszcza tutaj na zajęcia? Półtora miesiąca, bo tylko tyle trwa praca. Znaczy, od wtedy trwa praca tutaj. Czy widać już jakieś postępy? No wydaje mi się, że tak, bo przykurcz w kolanku w lewej nodze był większy. Teraz tata ćwiczy z Adasiem w domu, oprócz tego, że przychodzą tutaj codziennie. No i sądzę, że są rezultaty, nie Adaś? Luźniejszą masz nóżkę? Tak. Ładniej robisz ćwiczenia? Ładniej, prawda? Tak. Pokażemy panom, jakie robisz ćwiczenia? Tak. Dobrze. To leż luźno, tak? Daj nóżkę. Luźno. Luźno nóżka, Adaś, luźno. To są ćwiczenia bolesne, bo przykurcze trzeba likwidować, pokonując próg bólu. Luźno, Adaś, luźno. Luźno, Adaś, rozluźnij się, no. Luźno nóżka, luźno. Sam do góry. Luźniutko. Nie napinaj się. Luźna nóżka. Puść nóżkę. Puść. Nie spinaj się, Adaś. Gdzie tata, Adaś? Hej. To jest Darek. Darek, ile masz lat? 13. 13. Darek ma zespół Downa, ma lęk przestrzeni. No i prowadzimy z nim ćwiczenia, które miałyby na celu ten lęk zwalczyć. Między innymi jest to właśnie pokonywanie strachu przed wejściem na drabinkę. Opanowaliśmy to już do samego sufitu, prawda? Darek poza tym powinien mieć ćwiczenia, którego porządnie zmęczą, wydolnościowe, dlatego, że obrasta nam w tłuszczyk. A poza tym przy zespole Downa bardzo dobrze rozwija się kora mózgowa podczas ćwiczeń, tak? Tak. Teraz Darek pokaże nam, jak pięknie chodzi po krążkach, prawda? Dobra. Prosto nóżka, może sam. Sam. I hop, nóżka. No. Niebieski i drugi niebieski. Sam. Czerwony. Dobrze, czerwony. No, 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 trzymaj się. Żółty, ale nie trzymaj się mnie. Sam idziesz, sam. Tak. Żółty. Drugi żółty. I ostatni różowy. No nie bój się, nie bój. Dobrze, teraz wejdziemy może na drabinkę, tak? Przeprosimy panią. Wejdziemy na drabinkę i Darek pokaże, jak wysoko wchodzi na drabinkę, tak? To wszedł na pierwszy szczebelek i dalej już strasznie się bał, nie?
A teraz, Darek, pokażesz nam po miesiącu, jak wysoko potrafisz wejść, tak? Tak. Proszę, na drabinkę. Na sufit. Na sufit, po sufit, tak. Wysoko. I rączki wysoko. Dobrze, i teraz nóżki, hop. 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 Tak, wyżej, jeszcze wyżej. Do góry. Jeszcze raz. Zobacz teraz, jak jesteś wysoko. Darek, zobacz na mnie. Wysoko? Tak. To zejdź teraz ładnie, powolutku schodź. Dobrze. Po drabinie będziesz wchodził tak samo? Tak. Rączki niżej, rączki. Tak. Tak, rączki. Dobrze. Trzymaj nogi na pedałach i równo jedź, tak? Magda ma lat 13, jest po dziecięcym porażeniu mózgowym czterokończynowym. Jest bardzo dobrze zrehabilitowana, prawda Magda? Tak. Pięknie chodzi, skacze, biega. Ma jeszcze problemy z utrzymaniem równowagi, z koordynacją, prawda? Z podskokami tak. na jednej nodze, z niesieniem tacy, prawda? Tak. No i zrobimy ćwiczenie, które miałyby na celu poprawienie jej kondycji. Magda teraz pokaże, jak ćwiczy, tak? Na piłeczce. Co mam zrobić? Przeciwległą rękę i nogę, tak? Tak. Dobrze. Zrób ładnie na spółkę i długo trzymaj nóżkę i rączkę w górze. Dobrze. Wyżej nogę. I teraz druga strona. Dobrze, hop. Jeszcze raz, hop. Wytrzymaj, wytrzymaj troszkę, wytrzymaj. Wytrzymaj. Tak, z boku nie dotykając nic, ani kola. I na raz robisz hop. I na dwa wrócisz z powrotem, tak? Tak. Teraz będziemy skakać na krążkach. Zaczynamy prawą nogą i ja będę tobie wymieniała kolory, tak? To będzie ćwiczenie na koordynację. Na przykład powiem tobie zielony, skakujesz prawą nogą na zielony. Różowy na różowy. Niebieski, żółty, różowy. Rozumiesz? Staraj się to robić dokładnie. Proszę. Zielony, różowy, żółty, czerwony, niebieski, żółty, niebieski, różowy, zielony, czerwony, żółty. Starczy. Pani Edyto, oglądaliśmy tutaj zestaw interesujących ćwiczeń, w zależności oczywiście od stopnia schorzenia. Czy dzieci chętnie ćwiczą? Tak, nie mam z tym żadnych problemów. Dzieci wiedzą, że są chore i że muszą ćwiczyć po to, żeby były zdrowsze, jeżeli już niezdrowe. Ile razy w tygodniu? Każde dziecko ma prawo przychodzić raz dziennie, czyli 5 razy w tygodniu, bo pracujemy od poniedziałku do piątku. Z tym, że nie każdemu rodzicowi pasuje przeprowadzanie dziecka codziennie i wtedy ma na przykład 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu. Jest dużo dzieci, które przychodzą codziennie. A ile minut codziennie dziecko powinno ćwiczyć? Dziecko powinno ćwiczyć praktycznie cały dzień. Wszystkie czynności rodzice powinni podporządkować schorzeniu, także powinno być jak najbardziej samodzielne. I w domu nie należy go odciążać. U nas ćwiczy dziecko 40 minut. Podaję ćwiczenia, które są
najważniejszej, które trzeba później powtórzyć w domu. Oczywiście nie jest to czas wystarczający. Nie, to nie jest czas wystarczający. Proszę powiedzieć nam, jak wygląda sprawa ze sprzętem. No sądzę, że mamy bardzo ładnie wyposażony gabinet. Na pewno dużo ładniejszy niż w przychodni. No z powodu braków finansowych nie jest on może wyposażony super, ale jest w porządku. A co, jaki sprzęt jest tu jeszcze potrzebny? Przydałaby nam się kozetka do masażu, bo masujemy na ławeczkach i to jest bardzo niewygodne. No, przydałoby się jeszcze dużo sprzętu specjalistycznego, na który nas nie stać. Pan przewodniczący K. starał się i w dobrym stopniu wyposażyć ten gabinet. Niemniej jednak zasoby finansowe się wyczerpały i teraz już nie ma możliwości zrobienia niczego więcej. Powróćmy jeszcze do dzieci. Ćwiczą one od kiedy już? Od 12 zeszłego miesiąca. I widzi pani już znaczące postępy? Tak, oczywiście. Nie w każdym przypadku to jest już tak widoczne. Na pewno są dzieci, które wymagają więcej pracy i dłuższego okresu, żeby cokolwiek zauważyć, nie? Ale tak, widać. Czy dzięki właśnie tym ćwiczeniom rehabilitacyjnym rokują one nadzieję na bycie pełnoprawnym członkiem naszego społeczeństwa? No oczywiście, właśnie po to ćwiczymy, żeby były samodzielne, żeby były samowystarczające, samowystarczalne, no i żeby nie były od nikogo uzależnione. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy sukcesów w pracy. Dziękuję bardzo.